Witajcie, witajcie. Próbowałam uruchomić tego live'a z komputera, ale się niestety nie udało. To jest mój pierwszy live z gościem. Jestem zestresowana, czy mi się to uda wszystko zrobić, ale mam nadzieję, że się uda. Za chwilę będzie Dagmara Jakubczak, właścicielka strony Four Elements, autorka Akademii Dagmary, którą możecie oglądać na YouTubie. Za chwileczkę o tym wszystkim powiem, ale spróbuję ją teraz dołączyć, także jeszcze chwilka. Na razie jej nie widzę. Zobaczymy. Robiłam jeden raz ten test z Marcinem i udało mi się to zrobić. Mam nadzieję, że tym razem też się uda. O! Nie, jeszcze jej nie ma. Sekundka. No mam nadzieję, że temat dla Was będzie ciekawy. Zaczynamy o 18:00. O trendach we wnętrzach. Jakie są gorące trendy we wnętrzach? O, już kogoś widzę. Zobaczymy, czy ja mogę ją teraz tu jakoś dodać. Dagmara, strona FB Ato. Powinno się to wyświetlać. Już patrzę, czy się wyświetla, czy się nie wyświetla. Zrobię odświeżanie. Czy jest już mój live widoczny? Słuchajcie, czy nie jest? Czy ktoś go w ogóle widzi? No jestem, jestem, jestem. Ale dlaczego mi się tutaj nic nie pokazuje? Się nie da. Muszę Ciebie odnaleźć. Nie wiem, dlaczego Ciebie nie widzę w ogóle. Zawsze mi się tutaj osoby pokazywały. A może to trzeba jeszcze dołączyć? Dodaj widzów do swojej transmisji. Ostatnio jak robiłam to, to po prostu widziałam gości. Możesz wejść Dagmara teraz w live'a. Tak jakbyś chciała go oglądać, wtedy ja to zobaczę. Trochę techniki, nie? I koniec. Tu mam jakiś piorun. Aha, doświetlanie. Ok. Nie widzę jej cały czas. Ale na pewno zaraz się pojawi. Link do live'a. Damy jej link do live'a. Udostępnij link. Udostępnij wiadomości prywatnej. Proszę bardzo. Kliknij Dagmara na to. Może się nam uda. Nie jest to takie proste. Na komputerze nie wiem dlaczego, ale mnie całkowicie wywaliło. Cześć, cześć, witajcie. Próbuję połączyć mojego gościa, ale niestety coś mi się nie udaje. Nie wiem dlaczego, czy to musi ktoś skomentować mnie, czy...
Zobaczymy jeszcze. O, no dogmary widzę. No i co? I tylko mogę lubię i odpowiedź, a gdzie jest dodawanie? Wprawdzie ja to testowałam na prywatnym fanpage'u, a teraz jestem. No widzicie, Dagmara jest, ale jak ją tutaj dodać? O, jest! Udało się. Tak musi być komentarz. Dałam teraz udostępnienie dla ciebie, Dagmara, także za chwilę powinnaś się pojawić. Taki link powinien ci... O! O! Jestem. Super, super. Moi drodzy, dajcie znać, czy nas słyszycie, czy widzicie. Widzimy, słyszymy. Słychać, o, to dobrze, to dobrze. Ale czy Dagmarę jeszcze słychać? Bo to pierwszy mój taki live, więc mam nadzieję, mój też pierwszy, więc debiutujemy dzisiaj. No, ale trzeba kiedyś spróbować. Próbowałam z komputerem, ale się nie udało, wyrzuciło mi całkowicie. Witam Cię gorąco. Mam nadzieję, że ta godzinka wspólna będzie interesująca i opowiadasz nam o ciekawych rzeczach. Tak jak już mówiłam, Dagmara jest autorką Akademii Dagmary, czyli na YouTube, jak piszecie sobie Akademia Dagmary, ja zaraz zobaczę, czy jakiś link przekierujący, nie ma chyba bezpośredniego, a jak piszecie Akademia Dagmary, to znajdziecie ją. Tam są super wideo z całego świata, z różnych ciekawych miejsc, w których opowiada u mnie na o... blogu, bardzo... U mnie na blogu jest bezpośredni link, ale to... U mnie łatwo na blogu, bez linku. Na forcelement.pl tam wszystko znajdziecie, ja też to podlinkowałam. Słychać jest, Radosław pisze, że jest K. Nie, o, cześć Radosław. Także Agnieszka klika, że jest, że w porządku, no to super. No dobrze, to rzucamy system na kolana. Tak, 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 tak. No ty w różny... Dagmara bywa w różnych miejscach, jeździ po targach, ogląda różnych artystów, nie tylko z świata designu, stricte projektowania wnętrz, ale też z designu, czyli i graficy są, i fotografowie, i przypuszczam, że jakieś nowe technologie, także dzisiaj różnych fajnych rzeczy się dowiemy. No i takie moje pierwsze pytanie do ciebie. Skąd pomysł właśnie na śledzenie tych wszystkich, na te wszystkie podróże, na śledzenie tego, co się dzieje na świecie? Skąd ta pasja właśnie i zamiłowanie do tego? To się urodziło z mojej pasji do historii sztuki. Ja rozpoczęłam moją karierę akademicką od studiowania lingwistyki i stosowanej. Potem skończyłam studia i uznałam, że ja jednak potrzebuję czegoś więcej, ponieważ od zawsze... Ale to od zawsze, pamiętam, moja mama przynosiła do domu różne magazyny dotyczące urządzania wnętrz i albumy z historii sztuki, ponieważ też się tym bardzo interesowała, chociaż też jest tłumaczem. I po studiach lingwistycznych rozpoczęłam studia na historii sztuki. Potem kupiłam swoje mieszkanie i zaczęłam je urządzać. I w trakcie studiów i w trakcie urządzania zrobiłam też uprawnienia projektanta wnętrz. I tak... zaczęłam pracować z ludźmi, urządzać wnętrza i potem zauważyłam, że bardziej mnie interesuje nie sam układ przestrzenny, tylko co w tej przestrzeni się znajdzie. I gdy już nagle się okazało, że mam swoje ulubione kierunki, swoich ulubionych projektantów i zaczęłam się interesować ich historią. No jako historyk sztuki, to wiadomo, to trochę skrzywienie zawodowe. I z tego się wykluło moje zainteresowanie designem. Ja na historii sztuki się tym właśnie zajęłam. Pisałam moją pracę z Werkbundu. Później z moją przyjaciółką założyłyśmy blog For Elements, na którym pisałyśmy i o wnętrzach, i o designie. Potem moja przyjaciółka się zajęła swoim projektem. Ja prowadziłam stronę sama i coraz więcej było o designie, coraz więcej było zainteresowania designem. A ponieważ ja też bardzo lubię podróżować i tak się składa, że mam tę możliwość, no to musiałam połączyć te dwie pasje w jedność i stąd właśnie się urodziły podróże z designem w tle, wyszukiwanie ciekawych miejsc i jeszcze jedno się okazało, że lubię robić, mianowicie ja absolutnie uwielbiam o tym opowiadać. Tak usiąść, tak gawędzić, bujany fotel, fajeczka, kominek i opowiadamy. I tutaj z kolei pojawił się pomysł na założenie kanału na YouTubie. Zresztą zostałam zainspirowana przez firmę, z którą współpracuję przy tym projekcie, przez Axor, która uznała, że te moje wyprawy są na tyle ciekawe, że szkoda, żeby tylko pokazywać je na blogu. Trzeba z tego robić filmy. I tak to się właśnie zaczęło. A potem, gdy już rozwinął się blog, gdy już rozwinął się kanał, coraz częściej dostawałam prośby, żeby poprowadzić wykłady.
No i tak to właśnie się zaczęło. I od tamtej pory robię filmy, piszę blog. Teraz go troszkę zaniedbałam właśnie na rzecz filmów i na rzecz wykładów i szkoleń. I współpracuję też z wieloma firmami, które mnie proszą o to, żebym powiedziała im, jakie są trendy, jakie zauważam trendy na targach. I muszę przyznać, że tych firm jest coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. To oznacza, że moja praca ma sens. I faktycznie jeżdżąc po tych imprezach, już nie tylko patrzę, co tam konkretnie jest, tylko wyciągam z tego wnioski, potem to zestawiam w raporty. No i tak, taka to historia. A powiedz mi, bo bardzo mało osób wie, co tak naprawdę oznacza słowo design i to pojęcie. Dużo osób wrzuca jak gdyby w design tylko jedną rzecz, ale tak naprawdę to jest mnóstwo różnych rzeczy. Jakbyś mogła nam troszeczkę przybliżyć właśnie, co kryje się w ogóle pod słowem design i jakich aspektów to dotyczy. Design jest wszystkim, dosłownie, ponieważ wszystko zostało zaprojektowane. Od zapałki po promy kosmiczne i ja to właśnie też powtarzam na moich wykładach, żeby nie utożsamiać designu z czymś drogim i niedostępnym i z wyższej półki, ponieważ w Polsce jest takie rozróżnienie design, wzornictwo i przedmioty codzienne. Tymczasem design jest wszystkim, co nas otacza, ponieważ wszystko zostało zaprojektowane. Nawet najprostsze krzesło, na którym siedzimy, kto urodziło się kiedyś w jakimś umyśle, w jakiejś pracowni, zostało skonstruowane, wypróbowane, potem ktoś je wyprodukował, więc gdy rozejrzymy się dookoła, nagle się okazuje, że jesteśmy po prostu zatopieni w tym designie, że po prostu się w nim pławimy i niepotrzebnie boimy się słowa design, ponieważ jest to zarówno zmiotka, którą kupujemy, powiedzmy w Carrefourze, jak i naprawdę ekskluzywna suknia. I to właśnie staram się zresztą też pokazać na Akademii Dagmary, że design to nie tylko przedmioty użytkowe, codzienne, domowe, ale też moda, też fotografia, ponieważ to wszystko ma swój rdzeń w renesansowym pojęciu disegno. Disegno, czyli myśl, projektowanie i myśl przelana na papier. Stąd właśnie takie znane rysunki i Leonarda da Vinci, i Rafaela, takie studia rąk, studia głów, ponieważ oni jako pierwsi zaczęli się zastanawiać, jak to będzie wyglądać z różnych kątów, w różnych ustawieniach. I to jest właśnie ta myśl, że nie tylko odwzorowujemy rzeczywistość, ale myślimy, jak ją wykorzystać, jak ją przedstawić. I to się też przełożyło właśnie na wzornictwo przemysłowe. Także designu się nie bójmy, designem jest wszystko. Teraz jeżeli ktoś siedzi na kanapie, to siedzi na designie. Wszystko jest tylko kwestią pewnie ceny i materiałów, z jakich jest wykonane, ale ktoś musiał po prostu włożyć w to pracę, żeby tą formę zaprojektować i to na pewno nie jest 5 minut. A powiedz mi, jakie trendy w ogóle dostrzegasz w aranżacji wnętrz i czy one się różnią na przykład w Polsce i nie wiem, gdzieś indziej w Europie, jak to może wygląda w Stanach albo w jakichś innych częściach świata? Czym to się różni od siebie? Jakie ty masz spostrzeżenia a propos tego, jak jeździsz i oglądasz to wszystko w różnych miejscach? Od wielu lat coraz bardziej wyłania się i buduje się, właściwie już opanował rynek, megatrend skierowany na przyrodę, skierowany na takie wewnętrzne zen, na spokój, co ma też związek z oczywiście używanymi materiałami i technologiami. Stąd całe to uwielbienie dla vintage, ponieważ są to materiały naturalne, jednocześnie organiczne kształty i jednocześnie takie bezpieczeństwo, które nam się kojarzy z czasami dzieciństwa, gdy unosił się gdzieś zapach sernika, babcia wołała na obiad, wszystko było dobre i bezpieczne. I takie też domy staramy się stworzyć. Proszę zauważyć, że bardzo niewiele jest teraz projektów pokazywanych na targach, na festiwalach czy w aranżacjach, które mają w sobie pleksi, szkło, ostre kąty. Oczywiście one się pojawiają, bo trend nie oznacza eliminacji danego zjawiska. To nie jest innego zjawiska niż ten obowiązujący trend. To nie jest zjawisko zero-jedynkowe, że jest albo nie jest. To można tak cybernetycznie podzielić w procentach 80-20, że 80% to są dominujące tendencje i trendy, a 20% to jest to, co ludzie lubią, więc jeżeli ktoś będzie chciał mieć pomarańczowe pleksi, to będzie je miał. Jednak jeżeli się uda do sklepów, to większa część oferty oczywiście będzie zgodna z trendami. Jak to wygląda? To są oczywiście, jak już wspomniałam, materiały naturalne, to są wełny, drewno, też są oczywiście metale, ale takie też chociażby kolorystyką nawiązujące do barw pochodzących z przyrody.
to są materiały o grubych splotach, ponieważ bardzo ważna jest heptyka, to znaczy bardzo ważne jest, jak coś czujemy, czyli faktura musi być wyczuwalna. Stąd też się wzięły te ściany 3D, ponieważ są już grube dywany, grubo plecione, są materiały, które, gdzie widać cały splot tkacki, można go wyczuć, są właśnie porowate ściany, bądź w ogóle z jakimiś wyczuwalnymi wzorami. Jest oczywiście drewno, ono jest wszechobecne w każdej postaci. Drewno? Naturalne drewno, dlatego że bardzo ważny jest rysunek drewna, bardzo ważne jest to ciepło drewna, bardzo właśnie tutaj jest ta heptyka znowu, że bardzo ważne, żeby ten materiał był przyjemny w dotyku, stąd drewna są raczej impregnowane tak, żeby wciąż sprawiały wrażenie naturalne. Stąd na przykład, jeżeli mówimy o ceramice, coraz więcej jest ofert obejmujących płytki przypominające drewno. Prawie do złudzenia. To jest bardzo, bardzo istotne i właśnie te materiały naturalne, jak len, pojawiły się nawet podczas targów Ambiente w ekspozycji poświęconej trendom i był taki trend pod tytułem technologiczny, emocje technologiczne i chociaż cała aranżacja przypominała laboratorium, tam też występowały lny w bardzo przyjaznych, w takich bardzo łagodnych barwach, bo jeśli chodzi o barwy, one oczywiście są wszystkie powiązane z kolorami ziemi, z kolorami przyrody. I tutaj od razu zrobię taką dygresję, że oczywiście wybuchła dyskusja, jak się ma do tego kolor roku Pantone, czyli ultrafiolet, taki silny. No jest to kolor ametystu. No, ametyst jest kamieniem naturalnym. Tutaj właśnie mam ciekawostkę, mam kubek Pantone w kolorze ultrafiolet. Tutaj nie ma nic przypadkowego. Ale czy rzeczywiście tak jest, że oni jak gdyby wzięli to stąd, czy raczej dorobili historię do popularnego koloru? Z fioletem w ogóle łączy się duchowość, stąd jego bardzo mocna obecność na przykład w ikonografii chrześcijańskiej, katolickiej, wystarczy spojrzeć na szaty biskupów. Także oczywiście na pewno troszkę tam podkręcili tę filozofię, jednak kolor nie jest sam w sobie przypadkowy. Po pierwsze pochodzi z przyrody, po drugie właśnie wiązany jest z duchowością. Tam w uzasadnieniu Pantone pojawiły się zdania, że to jest podróż w głąb siebie, podróż w wewnętrzny kosmos. No w sumie można przy odrobinie dobrej woli to z kosmosem połączyć. I teraz tak, oczywiście te trendy są, ja moim zdaniem, silniej widoczne na targach zagranicznych. Ja uważam, że w Polsce jest pewne przesunięcie w absorpcji trendów, to jest powiedzmy sobie 2-3 lata. Jednak zauważam też jedno bardzo, bardzo fajne zjawisko, mianowicie coraz więcej Polaków, coraz więcej polskich firm jeździ na targi. Kilka lat temu, gdy jeździłam, na przykład pojechałam na Isaloni, naprawdę polski słyszałam w kilku miejscach. Teraz, gdy jadę do Mediolanu, ja się właściwie czuję jak na ulicy w Warszawie, co chwila się z kimś witam. Ja więcej ludzi spotkałam w Mediolanie niż w Polsce i to jest bardzo, bardzo fajne. Tak samo w Paryżu, na Maison et Objet. Jeszcze nie są popularne takie mniejsze targi, jak na przykład Design September w Brukseli, czy Biennale Interieur Kortrijk, które będzie zresztą za tydzień się chyba rozpoczyna, no na pewno 22 października się kończy. To jest impreza Biennale organizowana co 2 lata i to jest taki mały Mediolan trochę, oczywiście z takim rysem belgijskim, w ogóle design belgijski jest mało znany, a szkoda, ponieważ uważam, że w Polsce wyparłby z powodzeniem styl skandynawski, no ale bądźmy dobrej myśli. I także estetyka polska też jest nacechowana taką praktycznością. To oczywiście wynika z warunków finansowych, wiadomo. To też oczywiście wynika z tego, że skoro już Polacy są praktyczni, więc jeżeli kilka lat temu urządzili mieszkanie w danym stylu, no nie... Nie chcą tego ruszać, tak to ujmę, ponieważ jak się, no musi się chyba coś rozpaść, żeby rozpocząć remont. Niemniej zauważalna jest rosnąca popularność i blogów wnętrzarskich, i stron poświęconych wnętrzom, i mamy też wiele tytułów wnętrzarskich, także uważam, że w ciągu kilku lat nadgonimy i ta przerwa w przyjmowaniu trendów już nie będzie taka duża. Tym bardziej, że Polacy są ciekawym narodem. Bardzo wiele pytań, na przykład ja dostaję o nowości, co widziałam, co zauważyłam i widzę też, że w sklepach się pojawiają rzeczy, które widziałam na imprezach zagranicznych, na przykład na Warsaw Home. Ja byłam naprawdę
miło zaskoczona, gdy widziałam firmy, marki, których jeszcze kilka lat temu obecność w Polsce moim zdaniem byłaby niemożliwa, a teraz miały ogromne, ogromne stoiska. A co masz na myśli? Które firmy? Te wszystkie firmy w hali F, czyli wysoki design, na przykład Hibu, która, gdzie, dla którego na przykład projektuje Nika Zupant swoją drogą, bardzo, bardzo ciekawe. To jest projektantka, o której w ogóle chyba niedługo zrobię film. Kiedyś wygłosiła takie znane, sławne zdanie, znaczy sławne, jeśli jest mowa o niej, że design to jest klub dla panów, klub dla dżentelmenów, ponieważ kobiety są w mniejszości. Ja uważam, że nawet tutaj się zmienia ta proporcja właśnie ze względu na megatrend polegający na takim stworzeniu designu, żeby był bardziej przyjazny. Takie właśnie te kokardki, te krzesła kokardki, które ona proponuje, lampy, które przypominają koronkowe dzwoneczki. To jest właśnie ten kierunek, w którym się idzie z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście są to takie bardziej naturalne projekty właśnie czy belgijskie, czy skandynawskie. Ja tutaj widzę pytanie o konkretne trendy zagraniczne. Za 2-3 lata to będzie ten trend, który jest teraz napęcznieje, dojdzie do nas, więc oczywiście będzie bardzo dużo drewna w każdej odsłonie, drewniane podłogi, ręcznie robione. To będą taka bardziej szlachetna, bardziej elegancka odmiana hygge. Jakkolwiek, no tak, bo hygge to jest taka właśnie to życie w szczęściu, to życie w takich prostych rzeczach, ale bardzo ważnym zjawiskiem w trendach jest elegancja i wyrafinowanie i wykończenie z najwyższej półki, co oznacza, że tu już nie chodzi o do it yourself, żeby coś stwarzało wrażenie właśnie zrobionego osobiście ręcznie, trochę prowizorycznego. To ma sprawiać wrażenie robionego ręcznie, ale przez rzemieślnika artystę, więc ja uważam, że będzie coraz więcej przedmiotów, które będą sygnowane swoją historią. To będzie na przykład działamy od XIX wieku albo ręcznie robione od pokoleń. To są takie sygnatury, które już teraz bardzo często się pojawiają na przedmiotach. Proszę też zauważyć, że nawet producenci masowi już mają ofertę, która wydaje się właśnie być robiona ręcznie, która się wydaje być robiona tradycyjnie. Także podsumowując, domy będą w przyjaznych kolorach z tej takiej stonowanej palety. Neon pojawia się w modzie, ale wiadomo, że związki projektowania wnętrz z modą są silne, więc poczekamy właśnie te 2-3 lata, się pojawią jakieś neonowe elementy, ale teraz absolutnie rośnie i puchnie ten trend na kolory stonowane, na materiały naturalne, czyli wełny, czyli lny, czyli wszelkie mieszanki włókien pochodzących właśnie ze źródeł naturalnych. To są nawet farby naturalne. Coraz więcej jest firm, które się zajmują barwnikami naturalnymi, tylko zresztą można osiągnąć przepiękne efekty dzięki temu. Coraz więcej mebli będzie, już teraz jest bardzo dużo, ale coraz więcej mebli będzie modułowych. I to jest kolejne silne zjawisko, któremu ulega rynek, mianowicie modułowość, co się bardzo silnie wiąże z indywidualizacją przestrzeni, ponieważ jeżeli mamy zaprojektować mieszkanie, które jest przytulne, które jest takim kokonem chroniącym nas od całego tego chaosu z zewnątrz, ono musi być zgodne z naszymi wewnętrznymi wibracjami, więc także meble muszą być gotowe na to, żeby je przystosować, więc nie będą to już gotowe zestawy typu meblościanki, które oczywiście dawno wyszły z mody, niemniej jednak bardzo wiele jest jeszcze takich ofert, że sprzedajemy gotowe zestawy, gdzie ewentualnie można zmienić wysokość półki. Nie, teraz będzie coraz więcej modułów właśnie po to, żeby użytkownik mógł zaaranżować przestrzeń według własnych potrzeb. I to samo zresztą dotyczy się innych przedmiotów. Jest bardzo dużo rzeczy, które można modyfikować po swojemu. Tutaj coś odczepić, tu przyczepić. Jest bardzo wiele takich możliwości. Także oferta rynkowa będzie coraz bardziej przyjazna dla użytkownika indywidualnego. Także pójdzie do sklepu, nawet masowego producenta, ale kupi przedmiot, który potem będzie mógł zaaranżować po swojemu. To się też zresztą wiąże, czy ja nie za dużo mówię, nie? Nie, proszę mówić, proszę
Ale to jest chyba związane z tą personalizacją, która też jest w modzie, tak? Że obuwie, że torebki, że wszystko chcemy mieć indywidualne, chcemy się wyróżnić. Tak jak kiedyś taka była unifikacja tego wszystkiego. Znaczy kiedyś to w ogóle walczyliśmy, no może nie nasze pokolenie, ale powiedzmy rodzice o właśnie o tą komodę, o jakiś tam kredens i wszyscy mieli takie same. I teraz jak wracamy do tego stylu jakiegoś retro, vintage i tak dalej, no to cieszymy się, jak możemy coś zdobyć i jeżeli oczywiście to nam się podoba albo te meble są przerabiane. No i tak samo chyba idzie w stronę wnętrz, nie? W stronę wnętrz, stąd też taki wysyp, więc mówię to w absolutnie pozytywnym sensie, wręcz plaga firm oferujących renowację starych mebli. Dlatego, że nawet po pierwsze jest to powrót retro, więc nawet jeżeli zdobędziemy jakiś fotel po babci, no to z reguły jest w opłakanym stanie. Taka firma nam go odnawia, także zachowujemy ten stary, dobry, przyjazny projekt, pokrywamy go nowym materiałem i niby mamy to samo, niby, no bo kiedyś nie było dużego wyboru, niby wszyscy mają, wiele osób ma podobne meble, ale każdy z nich jest inny. To się zresztą też wiąże z kolejnym bardzo silnym zjawiskiem, mianowicie z gospodarką cyrkularną. Gospodarka cyrkularna polega na tym, że nie wyrzucamy, używamy wszystkiego, co można jeszcze użyć, przerobić. To jest właśnie recycling, to jest upcycling. To jest właśnie to, że nie wyrzucę, zostawię na potem, może się przyda. I właśnie jest ten moment, kiedy się może przydać. Tylko trzeba tam troszkę odnowić, zmodyfikować, przeszlifować, pomalować. Tutaj też producenci farb na przykład oferują coraz więcej możliwości, a to farba kredowa, a to farba do mebli, a to farba do tego, więc nawet za pomocą farb można modyfikować meble czy inne przedmioty, które były masowo produkowane, a jednak dzięki temu będą inne. O, dziękuję pani Ania Serwatko, bardzo ładnie napisała, bardzo dziękuję. Tak. No nie, tylko przeczytam, pani Ania napisała, nie za dużo, pięknie i rzeczowo pani opowiada. No bo ja słyszałam to ta właśnie kawa, to kofeina. No to są te podróże właśnie, to doświadczenie. Tak, to jest to doświadczenie. Ja właśnie słyszałam, że gdzieś, nie pamiętam teraz w którym kraju, ale że jest już cały supermarket, w którym wszystkie sklepy sprzedają produkty, które są używane. O, to jest teraz taki punkt, gdzie można oddać rzeczy za darmo i ktoś inny może wziąć, bo my jesteśmy teraz tak przyzwyczajeni, że wszystko jest stosunkowo tanie, my non-stop kupujemy, taki jest totalny konsumpcjonizm, nie zastanawiamy się w ogóle, co kupujemy, bardzo często kupujemy tanie rzeczy i mówimy, a to tak na chwilę, jak więcej zarobię. Nie wolno kupować. Pamiętajmy jedno, nie stać nas na tanie rzeczy. To jest prawda babć, to jest prawda prababć, nie stać nas na tanie rzeczy, choćby dlatego, że się za 2-3 lata rozpadną. Ja jestem zwolenniczką albo kupowania starego, dobrego, sprawdzonego designu i odnawiania, albo zbierania przez lata i kupowania przedmiotu, który naprawdę został wykonany porządnie, z sercem, został przetestowany, został wypróbowany. I stąd ja muszę to powiedzieć, koniecznie muszę to powiedzieć. A propos właśnie ograniczonego budżetu i wysokiego designu, tak zwanego wysokiego designu. Nie wolno nam kupować podróbek i nie wolno używać przy tym argumentu ekonomicznego. Właśnie, że a jak kogoś nie stać. Jest tyle fantastycznych firm, szczególnie polskich, coraz więcej, jest tylu fantastycznych projektantów, którzy projektują meble na zamówienie, że naprawdę można obejść ten problem ekonomiczny i mieć coś unikatowego i świetnej jakości. A potem go jeszcze pomalować po swojemu, więc w ogóle jest wszystko w jednym. No i a propos właśnie tego, co mówiłaś i właśnie też a propos tego, co pisze pani Anna. Owszem, są supermarkety, gdzie właśnie można kupić rzeczy używane, ale stąd też coraz więcej takich targów i second handów i komisów, gdzie ludzie się wymieniają. Nawet nie trzeba właśnie, to jest informacja dobra dla osób o budżecie niezbyt wysokim, nawet nie trzeba dysponować milionami po babci, żeby pójść i się wymienić. To jest właśnie też bardzo dobra cecha gospodarki cyrkularnej. Wymienianie się rzeczami. To jest taki, był book crossing, że zostawiamy książki na ławce, no może tak teraz krzesła nie zostawiamy na ulicy, chociaż ja częściowo mieszkam w Niemczech, ale wiem, że w innych krajach też oczywiście to jest praktykowane. Raz w tygodniu wystawia się stare meble, stare rzeczy na ulicy i nie jest wstydem pójść i sobie wziąć.
coś na własny użytek. Także ja się z tego bardzo cieszę, że jest właśnie ten trend zero waste, że jest ten recycling i upcycling, ponieważ to ma bardzo korzystne następstwa, jeśli chodzi też o indywidualnego użytkownika, mianowicie wyzwala kreatywność. Wyzwala w ludziach rzeczy, o których oni sami nie mają pojęcia. Niegdyś szli do sklepu, kupowali gotowy zestaw, stawiali w salonie, do widzenia, sprawa załatwiona, a teraz trzeba pomyśleć, chociażby jaki kolor dobrać, chociażby czy czegoś nie odpiłować, nie przykleić, jaka tapicerka nowa. I to jest naprawdę ten punkt wyjścia, bo potem już nie można przestać, potem już wszystko się chce po swojemu przerabiać w mniejszym lub większym stopniu, bo to oczywiście zależy od tego, czy ktoś ma czas, czy komuś się nie znudzi, ale to bardzo wciąga i bardzo dobrze, bardzo dobrze. A co zrobić, bo tak dużo osób teraz jest zabieganych i ma właśnie tego czasu mało i oni właśnie oczekują jakichś takich gotowych rozwiązań. Jak to się może przemienić właśnie? No bo jeżeli oni, powiedzmy, pracują w jakiejś tam korporacji czy w jakichś tam dużych firmach albo nawet u siebie i pracują od rana do wieczora, no to najczęściej nie mają ochoty właśnie na to przerabianie i tak dalej. I w którą stronę to teoretycznie mogłoby pójść ten trend właśnie tego, że używamy te rzeczy jak gdyby wielokrotnie, że odchodzimy od tego, co jest gotowe i że mamy tą modułowość, że jak to może się potoczyć teraz? To jest jak z lekarzami. Okazuje się, że bardzo wielu lekarzy pisze teksty piosenek. Można by pomyśleć, że lekarze to umysły ścisłe, że zajmują się raczej krojeniem i wymyślaniem chorób, a tutaj proszę, okazuje się, że mają bardzo dużo zdolności twórcze. Podobnie jest z ludźmi pracującymi w korporacji. Korporacja to jest praca od do, no oczywiście, że od do, no, zależy czy 8 godzin, czy 18, bywa, że 18, ale ja na swojej drodze związanej z projektowaniem i z projektantami i z wnętrzami spotkałam bardzo wiele osób, które pracują w korporacjach, a w weekendy sobie coś malują, bo jest to odskocznia. To jest też właśnie ściśle związane z tym trendem do uzyskania spokoju, do odizolowania się od tych wojen, kryzysów i wszystkich kłopotów, które podawane są w wiadomościach. Ludzie pracujący w korporacji, owszem, mogą się zamieniać, jeżeli kogoś urażę, to przepraszam, w maszyny, ale od poniedziałku powiedzmy do piątku, jeżeli mają soboty, niedzielę, naprawdę wiele osób lubi sobie coś tam, chociażby skąd się wzięła moda na te kolorowanki. No właśnie z tej potrzeby tworzenia, tylko to jest oczywiście taki rozmiar mikro, no skoro nie mogę zbudować krzesła, to sobie chociaż pokoloruję. Ale jest tak, to właśnie tak. Taka wewnętrzna ludzka potrzeba tworzenia, bo proszę zwrócić uwagę, że nawet 30 tysięcy lat temu w Altamirze czy w Lasco taki jaskiniowiec między kolejnym mordowaniem mamuta wracał i zdobił ściany. No oczywiście to miało kilka funkcji, funkcję informacyjną, ale też taki wewnętrzny artysta musiał znaleźć upust. I to wcale nie zanikło. To wcale nie zanikło. A jeżeli już ktoś w ogóle nie ma na to czasu, ale dysponuje budżetem, to wtedy podejmuje pracę z projektantem i projektant mu na przykład może zaproponować jakiś mebel, ale też stworzony według indywidualnych potrzeb. A jeżeli już w ogóle na nic nie ma czasu, to znajdzie godzinę, dwie w ciągu dnia i może kupić sobie na jakimś targu staroci w internecie jakiś coś staroć właśnie, coś vintage, albo zabrać babci, to najprościej. Tutaj Aneta pyta, błagam, w jakim kraju ten market ze starociami? Wiem, że pod Poznaniem w Czaczu jest cała wieś, która sprowadza starocie głównie z Holandii i z Belgii. W Holandii i w Belgii właściwie w każdym mieście w weekendy są mieście i miasteczku są targi staroci. Także też warto poszukać na stronach Zero Waste i związanych właśnie z upcyclingiem, recyklingiem w Polsce. To są takie lokalne inicjatywy. Niektóre są organizowane regularnie, niektóre się pojawiają sezonowo, ale naprawdę nie jest trudno znaleźć. Ale wiem, że dużo wielu moich znajomych jeździło do sławnego Czacza, czy do Czaczu, do miejscowości Czacz. Jakoś tak, tak. Jakoś tak, gdzie skąd przywozili różne cudowności. Oczywiście mówili, ja tam nigdy nie byłam,
chyba się muszę wybrać, prawda? Ja tam nigdy nie byłam, ale z Potem relacji... całe domy są przerobione na Więc właśnie... dokładnie tak, z relacji wielu osób wiem, że to po prostu jest rząd domów, do których się wchodzi i się wybiera, jest bardzo dużo no, Tak. śmieci, ale też sporo rzeczy, które potem znajdowały nowy lokum paręset kilometrów dalej. Także o Polsce wiem, to w Warszawie też są organizowane takie różne targi. To musiałaby Pani poszukać w internecie. Ja, jeśli chodzi o takie rzeczy, to głównie się poruszam właśnie po Belgii, Holandii, ponieważ częściowo mieszkam w Niemczech przy granicy holenderskiej, także taka wyprawa do Holandii to jest kwestia 100 kilometrów, więc na przykład w Eindhoven, gdzie jest fantastyczny, jeden z najlepszych w Europie, moim zdaniem, festiwali designu, też takie rzeczy są głównie w weekendy urządzane. A w internecie też takie miejsca fajne znajdziemy? W internecie tak, znajdziemy, jest bardzo dużo, w antyki, starocie i tak dalej, to naprawdę nie chcę tutaj podawać nazw, bo boję się, że przekręcę, ale naprawdę wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarce. Ja ostatnio znalazłam cudo po prostu, niestety go nie mam, ponieważ cudo było przeznaczone na prezent dla mojej mamy, mianowicie był to jamnik z chodzieży, prawie 30-centymetrowy, sygnowany, podpisany i ja go kupiłam za 15 zł. A moja mama zbiera jamniki, ponieważ jej wielką miłością jest był nasz jamnik, fagot, który już odszedł za tęczowy most, ale teraz mama ma około 50 jamników i króluje ten z chodzieży. Właśnie znaleziony na stronach, właśnie coś takiego jak coś z antykami w tytule. No nie wiem, ale ja to znalazłam przypadkowo, bo po prostu wpisywałam sobie starocie, vintage, jakieś tego typu hasła. Tak. A mam takie pytanie dotyczące tego, co nas czeka za 5-10 lat, czyli bardzo blisko, jak opowiadam ludziom właśnie o sztucznej inteligencji, o botach, o tym, jak to będzie wykorzystywane, jak to wpłynie w ogóle na nasze życie, na nasze mieszkania i tak dalej, czy na przykład autonomiczne samochody, to wszyscy kręcą głową i mówią, ach, to tak, tak, ale to nie u nas, to jeszcze nie teraz, to nie już, a przecież 5-10 lat to jest bardzo, bardzo blisko i naprawdę bardzo dużo osób żyje w totalnej nieświadomości tego, że sztuczna inteligencja już jest, że jesteśmy śledzeni tutaj przez komórki, że boty nas obsługują. Ja sama mam takiego przecież bota, oczywiście, którego sama tam programuję, ulepszam i tak dalej. Jak to ta technologia wpłynie na nasze życie w mieszkaniach, w domach? Jaki jest w ogóle trend? Jak to będzie wyglądało za właśnie 5-10 lat i czego powinniśmy się spodziewać i raczej się przygotowywać, że tak będzie, niż udawać, że nas to nie spotka? Technologia już wpłynęła na nasze życie, tylko to, co się wydarzy, to po prostu nasza rosnąca świadomość. To są właśnie wszystkie regulatory, które mamy w domu i programowanie na przykład profilu użytkownika, który jest nawet w klimatyzacjach. Jedni lubią 20 stopni, inni 22. Są ustawione odpowiednie profile. Jeżeli ktoś jest w domu, to sobie włącza swój profil. To są wszystkie te systemy, które poprzez aplikacje włączają, wyłączają światło, drzwi garażowe. Teraz już przez aplikacje nawet można podlewać kwiatki. Ja widziałam polską aplikację, polską, na targach IMM w Kolonii. To był Green Wall, bardzo ładny, przepiękna zieleń i właśnie zadałam pytanie, które każdy zadaje, a co jeśli ja wyjadę? A pani powiedziała, nie ma problemu, ponieważ Greenwall jest podłączony do aplikacji i można zdalnie włączać podlewanie tych kwiatów. Także jeśli chodzi o takie drobne udogodnienia, one już są. Oczywiście to wszystko już zaczyna być łączone w systemy, także za pomocą jednej aplikacji niedługo będziemy podlewać kwiaty. Już teraz lodówki nam mówią, czego brakuje, co należy kupić. Już teraz żelazka same wiedzą, kiedy się wyłączać, płyty indukcyjne też nie grzeją, jeżeli coś na nich nie stoi. To jest wszystko właśnie ten smart home, który za parę lat zostanie zintegrowany w jedną wielką sieć. Znaczy już teraz są takie oferty na rynku, ale ja mówię o ogólnej dostępności, bo pojawienie się trendu to nie jest tożsame z powszechnością, więc za kilka lat będzie bardzo wyraźny spadek cen, będą już takie technologie dostępne. Także, a jeśli chodzi o samochody autonomiczne, one w sumie już są, one jeżdżą. Tutaj jest jedna bardzo
poważna bariera do przekroczenia i to jest moim zdaniem jedyny problem, z którym się borykają producenci i cały system może runąć, w sensie system samochodów autonomicznych, mianowicie psychika, bo bardzo trudno jest się przełamać, prawda? Puścić kierownicę, zamknąć oczy, otworzyć książkę, a samochód niech sobie jedzie i mimo wszelkich zapewnień producenta, no jednak jest to no, sprzeczne z naturą, oddać no, w sumie swoje życie w ręce automatu. To może się skończyć jak z Concordem, który latał, miał wypadek, jeden, wycofali Concordę. No zobaczymy, ja jestem dobrej myśli, ponieważ coraz popularniejsza technologia i coraz bardziej dostępna technologia też powoduje zmiany w mentalności i takie zaprzyjaźnianie się z nią, więc powszechna dostępność samochodów autonomicznych to jest na pewno pieśń przyszłości. Ale moim zdaniem to się rozwinie. I teraz jeśli chodzi o okres, w którym przyjmują się i rozwijają trendy. Te 10 lat to jest nic. Proszę zauważyć, że duże firmy wynajmują ludzi od trend forecasterów, czyli ludzi od przewidywania designu, żeby sporządzili raporty nie o tym, co będzie za rok i nie o tym, co będzie za 5 lat, ale o tym, co będzie za 10, 15, 20. To są raporty robione w dekadach. Także jest to, że coś będzie za 10 lat, to właściwie możemy myśleć, że to już teraz natychmiast, bo swoją drogą pomyślmy, że przypomnijmy sobie coś, co robiliśmy 10 lat temu. Tak. To wydaje się, jakby to było wczoraj, no może 2-3 lata temu, prawda? Ja w ogóle jestem zszokowana, że ludzie urodzeni w latach 90. oni wcale nie mają 10 lat już teraz, tylko są pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy na przykład. To są ludzie, którzy pokończyli studia, także no, czas leci, a ponieważ technologia, no nawet smartfony, prawda, przez które teraz rozmawiam, to jest już tak oczywiste, że parę lat jeszcze i te systemy, które teraz wydają się niezwykle wymyślne, będą równie oczywiste. Ja tylko dodam, że byłam na targach Domotex w Hanowerze. To są targi poświęcone podłogom. Temu, co pod nami, pod nogami, czyli dywany, panele, klepki, wszystko, co się z tym wiąże. I na większości stoisk też było podkreślane, że producenci będą wprowadzali rozwiązania typu smart. To znaczy właśnie na przykład podgrzewanie podłóg na życzenie do odpowiedniej temperatury. I to też się oczywiście wiąże z rewolucją technologiczną. Będą też opracowywane różne materiały, które muszą być eko. Bo nawet jeżeli materiał nie będzie pochodził ze źródeł naturalnych, nawet jeżeli nie będzie to drewno, musi być zielony, musi być ekologiczny. No to jest właściwie wymóg. I co ciekawe, jeżeli ja mam jakieś słowo to, ale ja tak lubię o tym opowiadać, ja uwielbiam o tym. Co ciekawe, w latach 80. Dieter Rams, czyli twórca genialny projektant, ale znany głównie z jego projektów dla firmy Braun, na której potem wzorował się Apple, to jest właśnie ten minimalizm w formie. Dieter Rams opracował katalog dobrego designu. I w tym katalogu dobrego designu, a to było przecież 30 lat temu prawie, ćwierćwieku na pewno, w tym katalogu dobrego designu w jednym z przykazań podkreślił, że design musi być ekologiczny, czyli proszę zauważyć, ile lat minęło. I jak dopiero teraz powszechna jest świadomość zielonego designu. W latach 80. ludzie byli zachłyśnięci osiągnięciami technologicznymi i tak, no nie był to priorytet, a teraz jest to priorytet. Duże marki mają specjalne departamenty, które się zajmują ekologią, mają specjalistów, którzy dbają, żeby produkty były zielone i podkreślają zawsze, że są przyjazne dla środowiska, że większość z nich, że nie testuje na zwierzętach, że dba o odpady, że materiały, które wykorzystują, nadają się do recyklingu. Także to zjawisko jest naprawdę wszechobecne, od fotela po babci, po wielki koncern. Nieźle. Kurczę. Nieźle, cudownie. Ania tutaj podała komentarz, że ma ogromną nadzieję, że nie zatracimy się w tych wszystkich technologiach i będziemy doceniać prostotę pewnych codziennych czynności, chociażby jak kuszenie trawy, a nie robocik. Wydaje mi się, że będziemy mieli jakiś wybór. No jedni będą kosić robocikiem, a drudzy ręcznie, ale czy na pewno, bo żarówki też znikają. Kiedyś nie mieliśmy w ogóle telefonów, były jakieś takie wielkie cegły, wydawało się, że to tylko dla biznesmenów, teraz dzieciaki mają smartfony, a kiedyś się wydawało, że to jest irracjonalne, że w ogóle nie będziemy mieli, że dzieci nie będą miały smartfonów, że nie każdy będzie miał, a teraz jest tak to powszechne.
No tutaj się odwołam po raz kolejny do dekalogu dobrego designu Dietera Ramsa, który podkreślam też po raz kolejny w latach 80. już mówił o tym w innym ze swoich przykazań, że design jest jak design musi być przyjazny i niewidoczny, że design powinien być jak lokaj, to znaczy na co dzień go nie zauważamy, a życie bez niego jest w sumie bardzo trudne i niemożliwe, że design nie może dominować użytkownika, co oznacza, że te wszystkie technologie smart, one będą ukryte i poniekąd tak podprogowo wejdą w życie. Także ja nie uważam, żeby zdominowały życie konsumentów. Nie uważam, żebyśmy byli im podporządkowani. Ja uważam, że raczej z biegiem lat nauczymy się z nich mądrze korzystać. Na razie, ponieważ te wszystkie nowe technologie i wynalazki wchodzą i są nowościami, oczywiście następuje taki efekt zachłyśnięcia się nimi i taki efekt, że musimy tego użyć i koniecznie i tak dalej. Potem to jednak stopi się z codziennością i to będzie tak naturalne, jak nastawienie wody w czajniku. Podobnie jest ze smartfonami. No, przecież niegdyś, gdy ktoś miał w ręku smartfona, to już w ogóle był otumaniony ilością możliwości, otumaniony różnymi aplikacjami. No po prostu ludzie jakieś nieprawdopodobne w ogóle funkcje wymyślali, a teraz jest to rzecz codziennego użytku. Faktycznie można powiedzieć, że ludzie siedzą z nosami w telefonach, a ja uważam, że nie, dlatego że oni po prostu z tego korzystają. No niegdyś się nie mogli skomunikować tu i teraz, teraz mogą, więc dlaczego nie mają czerpać z tego korzyści. Właściwie to po to zostało to wymyślone. Jednak bardzo silnym zjawiskiem właśnie jeśli chodzi o trendy jest tworzenie małych społeczności, czyli ludzie się do siebie zbliżają też właśnie dzięki technologiom. Ja uważam to za frazes i za nieprawdziwe zdanie, że technologie oddalają. Nieprawda. Dzięki nim, jeśli oczywiście mądrze z nich korzystamy, pozostajemy w kontakcie, odnajdujemy przyjaciół i znajomych sprzed kilku lat. Ja jestem przykładem osoby, którą odnaleźli ludzie, których znałam 10-15 lat temu i teraz się z nimi spotykam. To się oczywiście wpisuje w ten megatrend spokoju i takiej wewnętrznej ekologii. Właśnie to tworzenie społeczności. Co to jest mała społeczność? To jest oczywiście społeczność sąsiedzka, czyli te wspólne, powiedzmy, podwórkowe grille. To jest na przykład wspólne gotowanie. To ma też bardzo duże przełożenie na urządzanie wnętrz. To producenci przecież teraz proponują nam, czy projektanci proponują nam pomieszczenia łączone w domach. Na przykład, żeby kuchnia była połączona z salonem. Po to właśnie, żeby wszyscy byli razem. Jedni gotują, inni oglądają telewizję, inni nakrywają stół, wszyscy ze sobą rozmawiają. Jest ruch, nie ma odłączenia. Niegdyś pani domu zamknięta w ciasnej kuchni, tam gotowała, spocona w fartuszku, a towarzystwo bawiło się w salonie. Teraz jest coraz rzadziej proponowany taki model rozplanowania mieszkania. No, oczywiście, jeżeli ktoś musi mieć kuchnię osobną, no to będzie ją miał, bo pamiętajmy, że trend nie wyklucza innych zjawisk, on po prostu dominuje. Także podobnie jest z technologiami. One odpowiednio i mądrze używane, czyli po tym efekcie zachłyśnięcia uważam, że nam ułatwią życie i wręcz je uproszczą bardzo. A powiedz mi, co myślisz o tym, dużo osób pisze, można przeczytać właśnie w internecie, że będziemy kupowali coraz mniejsze lokale, już kupujemy coraz mniejsze lokale, coraz mniejsze mieszkania, odchodzimy od domów, chociaż ja tutaj w Poznaniu widzę, że wszyscy na obrzeżach się budują, bo w cenie mieszkania mają dom, ale że ten trend ma się właśnie odwrócić, że nie będziemy chcieli mieć takich dużych domów, nie będziemy chcieli tyle inwestować, nawet jeżeli będziemy bardzo zamożni, tylko będziemy woleli te pieniądze wydać gdzieś indziej i że ten tryb życia jak gdyby się zmieni, że będziemy wychodzili na zewnątrz, że to życie społeczne będzie jednak bardziej poza domem niż w domu. To jest właśnie to, o czym mówiłam i ten trend już jest, on już jest. Producenci oferują, teraz mówię stricte o urządzaniu wnętrz, producenci oferują właśnie meble modułowe, żeby je dostosować do przestrzeni, czyli jeżeli mamy, podoba nam się dany model mebla, chcemy go mieć w małej kawalerce, jest to możliwe. Jest bardzo dużo też mebli, które można zmniejszać, zwiększać, stąd właśnie to łączenie na przykład kuchni z pokojem, ponieważ przy małych powierzchniach takie rozwiązanie się sprawdza. Ten trend jest bardzo silny ze względu na zmianę trybu życia. Po pierwsze, coraz więcej jest gospodarstw prowadzonych jednoosobowo.
coraz więcej ludzi też przemieszcza się w poszukiwaniu pracy. Teraz taka nomadyczność na rynku zawodowym nie jest niczym niezwykłym. Niegdyś było to niemożliwe, na przykład dostałam świetną pracę w Krakowie, lecz niestety muszę się przenieść. Coraz mniej jest takich problemów. Ludzie mają rosnącą właśnie świadomość tego, że jest dużo ułatwień, które umożliwi im przeniesienie się z miejsca na miejsce. Ponadto zmienia się też pojęcie luksusu. I ja nie mówię o luksusie w sensie bizantyjskim, kapanie złotem i tak dalej, bo teraz jednym z najcenniejszych dóbr luksusowych jest czas. Co to oznacza? Oznacza to, że coraz więcej użytkowników, coraz więcej konsumentów woli podróżować niż wydawać na rzeczy stałe, na rzeczy materialne. To oczywiście ma też bardzo duży związek ze sposobem urządzania mieszkań, stąd też właśnie te materiały naturalne, które są o wiele tańsze niż jakieś wysokie technologie, mówię o jakichś wymyślnych materiałach, więc można to zauważyć też na targach. Jest na przykład coraz więcej mebli kompaktowych, no jeśli już nie modułowych, to kompaktowych. To była Eurocucina, które były organizowane, są co 2 lata organizowane przy okazji targów i saloni w Mediolanie. Na przykład Alessandro Mendini zaproponował kuchnię w szafie. I po to, żeby tę szafę zamknąć i przewieźć ją ze sobą do Radomia na przykład. Więc bardzo dużo jest też takich rozwiązań. Stąd też na przykład takie umiłowanie minimalizmu, ale jest to oczywiście cały czas taki minimalizm szlachetny, żeby meble po pierwsze zgodnie z przykazaniami Dietera Ramsa nie dominowały przestrzeni, żeby jednak były, jednocześnie żeby były łatwe w przenoszeniu, żeby były łatwe w aranżacji na niewielkich przestrzeniach. Dzięki czemu można sobie pozwolić na design z wyższej półki właśnie mając świadomość tego, że możemy się przenieść w każdej chwili, więc dobrze jest mieć na przykład jedną dobrą, drogą rzecz, którą zabierzemy pod pachą, przeniesiemy ze sobą na przykład lampę, która będzie nam przyświecać niezależnie od szerokości geograficznej. To jest bardzo, bardzo silne zjawisko. I jeszcze jedno muszę dodać, a propos właśnie tej nomadyczności, a propos tego świadomości, że takiego minimalizmu w urządzaniu, znaczy minimalizm, ja nie mówię o japońskim w sensie mata, kubek z herbatą, tylko chodzi o to, że jest redukcja rzeczy dookoła siebie. Jest też to bardzo silnie... O Jezu, zgubiłam wątek, ale rozmawiamy dalej, mi się to zaraz przypomni. To chciałam coś takiego mądrego powiedzieć. Za dużo mówię. Ja też tak nieraz mam, że jak opowiadam albo jest... Wiem. Światło. Że światło i oświetlenie są teraz integralną częścią całej aranżacji wnętrz. Niegdyś było traktowane czysto użytkowo. Znaczy wieszamy lampę, byleby świeciła. Teraz światło rzeźbi przestrzeń, jest bardzo często światło zastępuje dekoracje, stąd też mnóstwo mebli ażurowych, które odpowiednio podświetlone rzucają wzory na ściany, na podłogę. To by się zdawało zjawiskiem marginalnym i mało ważnym, a jednak tak nie jest. Ja to zauważyłam już 2 lata temu w Mediolanie, gdzie był absolutny wysyp mebli ażurowych, cudownie podświetlonych. Właśnie takie kombo, mebel plus oświetlenie i na przykład... Te meble były najczęściej robione? Meble były robione absolutnie ze wszystkiego. One były robione i z drewna, i z metalu, i z ratanu, i z materiału. Wtedy materiał na przykład był tkany w takie wzory, że po podświetleniu ta faktura odbijała się na ścianie bądź podłodze. Także światło teraz jest traktowane na równi z meblami i z innymi elementami wyposażenia. Przypomniało mi się, dobrze. A w ogóle jeśli chodzi o polski, może nie design, ale polskie projektowanie wnętrz, albo to jakie zauważasz tutaj właśnie jakieś trendy u nas, czy my podążamy za tym, co jest gdzieś tam i po kilku latach przychodzi to do nas, czy są jakieś, może wnętrza to może nie, ale jeśli chodzi o przedmioty, i o produkty, które są tworzone w Polsce przez młodych właśnie projektantów, bardzo często przez projektantów rzemieślników albo którzy zlecają to rzemieślnikom. Czy my mamy szansę na to, żeby
świat nas zauważył, bo ja uważam, że mamy bardzo dużo dobrych projektantów, ale jednak właśnie wolimy kupić jakieś plastikowe, nie wiem, rzeczy, podróbki, gdzieś coś, bo jest bardzo modne, a trochę mało doceniamy tych polskich projektantów, a nasze produkty bardzo często są o wiele tańsze niż te, które są na przykład włoskie, a mają świetny design i świetną jakość. Odbiór polskich projektów na polskim rynku to bardzo złożone zjawisko z wielu względów. Po pierwsze, dopiero rośnie w nas fakt, że szybko rośnie, ale jednak wciąż ten proces trwa, mianowicie docenianie tego, co polskie, ponieważ trochę wychodzimy już z tej fascynacji projektami zagranicznymi, że co zagraniczne, to lepsze. I tutaj polscy projektanci mają coraz łatwiej, niemniej jednak często przegrywają, ale moim zdaniem to się bardzo szybko zmieni. Ponadto my mamy coraz więcej projektantów docenianych za granicą. Jest ich naprawdę bardzo wielu. Przykładem niech może być też to, że rośnie nam nowe pokolenie projektantów naprawdę na rynkach zagranicznych docenianych. Byłam w ubiegłym roku na targach w Dubaju, na targach wnętrzarskich i przy nich z okazji Dubajskiego Tygodnia Designu została zorganizowana też ogólnoświatowa wystawa najlepszych na świecie projektów absolwentów szkół wzornictwa. No to była w skali światowej jedyna taka wystawa, naprawdę bardzo dobra, ponieważ to były projekty dyplomowe z całego świata. I kto zdobył pierwszą nagrodę? Nasze dziewczyny z Poznania. Także coraz częściej jesteśmy doceniani i w młodym pokoleniu, i w starszym. No, w starszym, no, wystarczy przecież wymienić Dorotę Koziarę, czy Roberta Majkuta, czy Tomka Rygalika. Można bez naprawdę długą listę wymienić projektantów, którzy pracują dla bardzo znanych marek z wysokiej półki, dla marek włoskich, a przecież wiadomo, że Włosi są kojarzeni z takim szczytem wzornictwa, to z różnych względów też wynika, ale polscy projektanci też są przez te marki zatrudniani. Jeśli chodzi o same początki projektowania, one i to jak nasi polscy młodzi projektanci się mogą przebić na rynku. No po pierwsze, no muszą pokonać oczywiście trudności ekonomiczne, ale to bardzo dobrą wiadomością jest to, że jest bardzo wiele programów i dotacji, również unijnych, które pomagają w realizacji takich projektów, tylko naprawdę trzeba się napracować nad biznesplanem, bo to akurat jest moim zdaniem najtrudniejsze do przeskoczenia, ta eliminacja. I jest też bardzo wiele aniołów biznesu, którzy inwestują coraz więcej, ponieważ mają świadomość tego, że polski design się rozwija i naprawdę przebija na rynki światowe. Zresztą wystarczy pojechać właśnie na festiwale czy na targi i zobaczyć, że to jest coraz większa obecność polskich marek. Ja tutaj mam w ogóle taką ciekawostkę, gdy byłam w tym roku w maju w Nowym Jorku na festiwalu designu, tam jest organizowane takie targi pod tytułem Brooklyn Designs i to są projektanci tylko z Brooklynu, ale Brooklyn to jest właśnie kraj w Nowym Jorku osobny i zwróciło moją uwagę dwa stoiska. Znaczy było więcej interesujących, ale chcę o tych dwóch powiedzieć. Oczywiście pobiegłam do jednego z nich, okazało się, że jest to Polak, który co więcej współpracował kiedyś z Gaetano Pesce, co w ogóle jest kosmosem, ponieważ Gaetano jest jednym z projektantów już wpisanych do kanonu designu i ten człowiek z nim projektował, jego projekty były no właśnie w tej estetyce, dlatego zwróciły moją uwagę. To były meble wykonane z żywicy. Ale nie tej drzewnej, tylko wiadomo, z żywicy przemysłowej. Natomiast drugie stoisko to były tekstylia i oczywiście tam pobiegłam obejrzeć, okazało się, tam były piękne wzory, piękne modele pokazane i tak spojrzałam i się zapytałam projektantki, mówi, skąd ten len? A ona mówi, tylko z Polski, Polska ma najlepszy len. Także nawet w skali mikro polskie projekty są bardzo obecne na rynkach, a jeśli chodzi o skalę makro, czyli naszą ekspansję projektantów na rynki zagraniczne, wiele pracy przed nami, ale już naprawdę nasze nazwiska są znane. A jeżeli chodzi o rynek krajowy, oczywiście mam radę dla polskich projektantów, żeby rozglądali się za dotacjami, bo naprawdę jest ich bardzo wiele, oraz żeby się jak najczęściej wystawiali nawet na jak najmniejszych imprezach, typu jakichś lokalnych,
lokalne targi od takich większych, jak wzory po zupełnie takie mniejsze inicjatywy, bo nigdy nie wiadomo, kto na taki targ przyjdzie. A muszę powiedzieć, że bardzo wielu inwestorów chodzi i się rozgląda za młodymi talentami. No i oczywiście startować w konkursach. Trzeba startować w konkursach, bo gdy tak przeglądam laureatów różnych konkursów zagranicznych, to naprawdę jest wiele, szczególnie z Poznania, bardzo wielu młodych. Tak, właśnie te dwie nasze polskie projektantki, które zdobyły na Grad Show w Dubaju pierwszą nagrodę. Co więcej, powiem ciekawostkę, była to biżuteria terapeutyczna, czyli projekty, które wyglądały jak przepiękna biżuteria, pierścionki, bransolety, a jednocześnie działały na zasadzie, tak, to była refleksoterapia, czyli uciskały odpowiednie nerwy, tak żeby na przykład nadgarstek zmęczony komputerem bądź jakiś nadgarstek z tendencjami reumatycznymi znalazły ulgę. Także bardzo ciekawy projekt. Tak, tak, widziałam to, bardzo fajne. Tak. Kurczę, tyle ciekawych rzeczy, to by można było opowiadać i opowiadać, nie? Która jest godzina? Bo ja oczywiście czas mija gdzieś tam. 17:47, ale jeszcze zobaczymy, co tutaj, czy nie było jakichś komentarzy, na których nie odpowiedzieliśmy. Justyna pisze, że Polacy ogólnie są świetnymi projektantami i wygrywają wiele konkursów. Krzysztof tu też pisze, że w domu coś chyba tworzył, mi się wydaje, że w niedzielę cała rodzina przerabia. No właśnie, to są też te małe społeczności, tak, o których... Tak, że czy gotujemy, czy malujemy, ale robimy rzeczy razem, dlatego jest też bardzo dużo, bardzo dużo ofert na rynku właśnie takiego majsterkowania, które zachęcają do pracy zespołowej. I to nie jest przypadkowe. Oczywiście takie rzeczy kiedyś były, ale one są absolutnie zintensyfikowane. A gdzie teraz się wybierasz? Jaki kierunek? Teraz się wybieram do Belgii na Biennale Interieur w Kortrijk, a potem jadę do Eindhoven w Holandii. Chciałam powiedzieć do Eindhoven w Brukseli. Nie, w Brukseli byłam 2 tygodnie temu na Design September, gdzie zresztą też była polska wystawa. I właśnie, a propos, zapomniałam podkreślić, że zakończył się Festiwal Designu w Wiedniu, gdzie Polska była gościem honorowym. Także niestety do Wiednia z różnych przyczyn nie dojechałam, ale teraz prześwietlę Kortrijk w Belgii i Eindhoven w Holandii. Więc na pewno będą tam akcenty polskie, ponieważ wiem, że w Eindhoven studiuje kilku Polaków. Zobaczymy tam też. Akademia w Eindhoven, jedna z najlepszych w całej Europie, robi taką wystawę swoich absolwentów, więc pójdziemy, zobaczymy, będzie relacja na Akademii Dagmary. Właśnie chciałam się zapytać, czy te podróże są udokumentowane wszystkie, czy tylko niektóre, ile tam tych informacji można znaleźć, bo to są, wiesz, bardzo fajne rzeczy, bo większość z nas no, nie ma czasu ani możliwości, żeby właśnie pojechać w te miejsca, a jeżeli dostaje się taką wiedzę skondensowaną w pigułce i jeszcze jest to połączone właśnie z wideo, czyli można coś zobaczyć, no to tak naprawdę możemy sobie posiedzieć, nie wiem, kilka godzin albo nawet kilkanaście minut dziennie na Twoim kanale i naprawdę sporo się dowiedzieć. Bardzo dziękuję. No właśnie, więc tak, na Akademii Dagmary staram się, zresztą tak, nie, może inaczej, dokumentuję wszystko, co widziałam, ale nie zawsze na bieżąco, ponieważ ja mam taki cykl produkcyjny, 1-2 filmy w tygodniu, dlatego że nad każdym filmem siedzę i staram się go zrobić bardzo rzetelnie. Ja sobie na przykład nie wyobrażam pojechania gdzieś na imprezę, nakręcenia kilku ujęć, złożenie ich w jedność i wrzucenie na YouTube'a. Ja uważam, że to powinno być poparte komentarzem merytorycznym, dobrze zmontowane i naprawdę dopracowane, z szacunku dla widza. Więc nie wszystko jest na bieżąco, chociaż będzie w swoim czasie. No ja uważam, że nawet jeżeli jest relacja z jakiejś wystawy bądź festiwalu z przesunięciem miesięcznym, te rzeczy się nie dezaktualizują, one są. Natomiast na bieżąco oczywiście zawsze wszystko relacjonuję u mnie na mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie szczególnie. Wrzucam to, co widzę, idę jak taran i fotografuję, wszystko moi widzowie mogą oglądać i na Insta Stories i normalnie na feedzie. A w Akademii Dagmary się to wszystko po kolei pojawia. Ja na przykład mój ostatni film, właśnie wrzuciłam, powiem o dwóch ostatnich filmach. Jeden był zrobiony tuż po wizycie w Groningen w Holandii na wielkiej, ogromnej, monograficznej wystawie Davida LaChapelle'a.
trochę większej niż w tej Poznaniu, bo to była w ogóle pierwsza taka monograficzna i największa w całej Holandii. Więc to wrzuciłam szybko, bo to było tak fascynujące, że samo mi się to zmontowało. Natomiast następnym filmem, tym, który teraz jest jako ostatni, jest moja wizyta na Top of the Rock w Nowym Jorku, gdzie byłam rok temu, ale ja tam mówię na przykład o architekturze Art Deco. No, skoro stoi od lat 30., to myślę, że te parę miesięcy na relacje na Akademii Dagmary mogła poczekać. Jednak jeśli są to wydarzenia tu i teraz i takie, które szybko stracą na, może nie tyle na aktualności, to po prostu warto je pokazać jak najprędzej, to oczywiście na Akademii Dagmary są. Także one są w cyklu tygodniowym i specjalnie staram się je tak zamknąć w 7-10 minutach, żeby też nie przeciążać widza, żeby nie przedłużać, bo ja uważam, że zbyt długa forma też nie jest dobra. Tym bardziej, że teraz na przykład na YouTubie takim rosnącym trendem i chyba, chyba teraz najsilniejszym jest po pierwsze kilkuminutowe oglądanie, a po drugie oglądanie na telefonach komórkowych. Ludzie bardzo często na przykład jadąc metrem oglądają taki film, no więc czy jadąc autobusem. Ja się tego dowiedziałam od specjalistów od YouTube'a, co jest bardzo ciekawą informacją, także takie zamknięte... Lepiej mieć na kilka odcinków i żeby każdy mógł sobie ten odcineczek obejrzeć, bo, no bo później nagle wysiada, musi gdzieś pójść i już później zapomina, tak? A jeżeli, no fajnie by było, słuchajcie kochani, wejdźcie na stronę na YouTube'a do Dagmary i kliknijcie subskrybuj, bo jeżeli to klikniecie, no to będziecie dostawać informacje i powiadomienia. Tu mi pisze, widzę Ania, super dużo ciekawostek i prześwietnie opowiedziane. Aneta, pani Dagmaro, jestem fanką, uwielbiam Akademię Dagmary, oglądam wszystko. Ja się zaraz popłaczę, ja jestem z tych takich, którzy się łatwo wzruszają, także nie, bardzo dziękuję. No, także... Każde takie słowo jest dla mnie bardzo, bardzo krzepiące, ponieważ ja mam świadomość tego, że zajmuję się dosyć hermetyczną dziedziną. No design wciąż potrzebuje takiego odczarowania, żeby nie był kojarzony tylko z Filipem Starkiem na przykład, ale żeby pokazać, że design to też fotografia, to moda. Jest tam też film, na którym pokazałam mój lot helikopterem nad Nowym Jorkiem i nie było to przypadkowe, ponieważ też silną dziedziną projektowania jest i coraz też mocniej rozwijaną obecnie jest projektowanie doznań, co się bardzo też wiąże z tą zmianą postrzegania luksusu, że luksusem jest czas, czyli jeżeli ten czas mamy, jesteśmy gotowi w ten czas zainwestować, on musi być spędzony ciekawie, inaczej. Tak jak chcemy mieć unikatowe meble, tak samo chcemy mieć unikatowe doświadczenia, dlatego też bardzo wiele na przykład wycieczek jest teraz z indywidualnymi programami, że są różne zajęcia, że jeżeli ktoś chce zostać garncarzem, to przez tydzień będzie, jeżeli ktoś chce przez tydzień medytować w klasztorze, to będzie, są właśnie takie możliwości i tak samo projektowanie doświadczeń, jak na przykład lot helikopterem. Ja przyznam, że po prostu leciałam i płakałam. Ja leciałam pół godziny i pół godziny ryczałam jak bubr. To było tak silne wrażenie. Więc zaprojektowanie mojego doświadczenia tym ludziom się udało. Bardzo chciałam to pokazać moim widzom, bo to jest właśnie to, co odkryłam robiąc filmy i pisząc moją stronę, że ja się bardzo lubię tym dzielić. Ale to były pozytywne płacze czy przerażające? Jaki przerażający? Ja w ogóle bo niektórzy myślałam... mówią, że strasznie się helikopterem leci, że w ogóle choroba jest... morska i tak dalej. Ale to tak jak z pływaniem, no, jednym się robi niedobrze, a inni w ogóle szaleją. Jest huk, no ale dostaje się słuchawki i ten huk już nie przeszkadza. Trzeba... pokonać, znaczy ja nie mam tego problemu, ja się nie boję latać, ja na przykład boję się chodzić po różnych podziemiach, ale nie boję się wdrapywać i nie boję się wysokości, więc dla mnie to była czysta przyjemność, gdy ten helikopter, one są maleńkie te helikopterki, naprawdę malutkie i on się odrywa od ziemi, tak jakbyśmy się sami odrywali od tej ziemi, to tutaj nie ma tej całej wielkiej, potężnej otoczki samolotu, tylko ta mała, cienka blacha, co więcej okno jest otwarte, także no niesłychane i ja zachęcam do tego, żeby fundować sobie takie rzeczy, żeby na przykład nie pójść 3 razy do sklepu z ubraniami, a zebrać fundusze i sobie zafundować coś niezwykłego, typu wdrapanie się na statuę wolności, obiad w koronie statuły wolności, czy no, takie ekstremalne może przykłady, ale na przykład park linowy, nie wiem,
gdzieś tam, żeby po prostu cały czas próbować czegoś nowego, ponieważ takie nowe doświadczenia też uwalniają kreatywność. Inaczej patrzymy na świat, widzimy, ile jest możliwości, widzimy, że tak pobudza nas to wszystko do działania. Potem wracamy do domu gotowi coś zrobić i z reguły coś z tego wynika i to coś bardzo dobrego, jak przestawienie mebli w pokoju, bo napęczniali adrenaliną, musimy coś zrobić i nagle się okazuje, że budzimy się rano w zupełnie innym pomieszczeniu. Ja kiedyś w nocy pomalowałam ścianę na czerwono. No. Ale to jest ta teraz za tobą, bo widzimy jakąś czerwoną. Nie, to za mną, to moje fotograficzne tło, którego używam do nagrywania filmów Akademii Dagmary, ponieważ za tym tłem kryje się codzienny bałagan i stwierdziłam, że nie, jednak zaoszczędzę widzom powiedzmy sobie artystycznego nieładu. Szkoda, że mi się nie udało zrobić ciebie, bo jak ostatnio próbowałam, to ekran był podzielony na dwa, teraz jesteś taka mała, ja taka duża, co jest bez sensu, bo powinno być na odwrót, ale niestety nie umiem tego zrobić. Mam nadzieję, że jak spotkamy się przy następnym razie, a mam nadzieję, że jeszcze będzie nie jeden temat do omówienia, bo tych tematów tutaj się pojawiło naprawdę dużo i myślę, że można by było na ten temat dużo tych live'ów kręcić, to uda mi się teraz albo przynajmniej odwrócić tę sytuację, albo zrobić pół na pół. Ja bym chciała ci bardzo gorąco podziękować, bo to było naprawdę inspirujące spotkanie i dużo mamy właśnie pozytywnych komentarzy. Mam nadzieję, że to się ładnie wirusowo, jak zwykle, rozejdzie. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać dla naszych oglądaczy, podglądaczy i fanów? Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej rozmowie. Bardzo chciałam podziękować tobie za zaproszenie i za umożliwienie mi debiutu na live. No w ogóle, o, to jest właśnie nowe doświadczenie. Ja już teraz się nie boję. Więc nawet takie codzienne wydarzenia powodują, że naprawdę rośniemy i w siłę, i w wiedzę. Bardzo, bardzo czekam na kolejne nasze spotkanie. Może ja się kiedyś odważę, zbiorę w sobie, zrobię live'a i ciebie zaproszę i zapraszam wszystkich, którzy uczestniczą w tej dyskusji. I pamiętajmy o jednym, to jest hasło przewodnie. Design jest wszędzie, wszystko jest designem. Tak, tak, dziękujemy bardzo. Tak. Ja bardzo dziękuję, mam nadzieję do zobaczenia i zapraszam do subskrybowania Akademii Dagmary i do zobaczenia. Powtarzam się, ale jestem tak w ogóle w takiej euforii, no i słuchajcie, że... Możecie polubić, polubcie sobie fanpage też. Subskrypcja to jest jedno, ale tam co jakiś czas się pojawiają filmy, ale możecie też na Instagramie na bieżąco oglądać różne fajne, inspirujące rzeczy u Dagmary, także bardzo łatwo to znaleźć forelements.pl i tak samo będzie na Instagramie, także znajdziecie bez problemu. No i dziękujemy i miłego wieczoru. We wtorek następny live o godzinie 18. Będę oglądać.